Zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Suple z Kraśnik osiągają ogromne sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. Potwierdziły to zapaśniczki Aleksandra Wulczyńska i Marta Szynkowska, zdobywając medale na Mistrzostwach Europy Kadetów w Czarnogórze. Polska reprezentacja na Mistrzostwach w Czarnogórze zdobyła 4 medale. W dniach 18-23 czerwca 2013 roku odbyły się Mistrzostwa Europy Kadetek w zapasach. Nasz kraj reprezentowały dwie zawodniczki z Kraśnika, Marta Szynkowska oraz Aleksandra Wulczyńska. Sprawiły nam ogromną niespodziankę, zdobywając srebrny medal Aleksandry Wulczyńskiej oraz brązowy medal Marty Szynkowskiej. Zapytaliśmy reprezentantki Lux Suple z Kraśnik, czy spodziewały się takiego sukcesu i czym dla nich jest tak duże osiągnięcie. Jadąc na te zawody, starałyśmy się jak najlepiej wypaść i osiągnąć jak najlepsze miejsce, ale chyba żadna z nas nie spodziewała się aż takiego osiągnięcia, jakie udało nam się zdobyć. Uzyskane osiągnięcia są taką rekompensatą za te wszystkie ciężkie treningi, za wszystkie obozy. Rodzice wspierają i dopingują dziewczyny w osiąganiu sukcesów. Powiem szczerze, że było to marzeniem, ale tak naprawdę wiedzieliśmy, że jest to bardzo trudne do osiągnięcia, a jak jest już to faktem, no to po prostu jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi. Cieszymy się, że trenuje, że również w szkole uczy się bardzo dobrze, wyniki w nauce są też bardzo wysokie, że umie to wszystko pogodzić. Trzeba podkreślić, że główną rolę w uzyskaniu wysokich wyników przez kraśnickie zawodniczki odgrywa systematyczna praca. Te dziewczyny bardzo ciężko pracują. Od dłuższego czasu w sekcji zapaśniczej trenujemy 2 razy dziennie, chcąc nadążyć za zawodnikami z całego świata. Nie ma innej możliwości, jak tylko 2 razy dzienne treningi. Dobrze ułożona jest współpraca ze szkołą, funkcjonuje gimnazjum sportowe i liceum sportowe, wchodzące w skład Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zapasach. 20 godzin zajęć tygodniowo daje swoje efekty. Kraśniczanie osiągają wysokie wyniki w zapasach. Sport ten jest bardzo popularny w naszym mieście i przynosi sukcesy w kraju, jak i za granicą. Że są to wyniki, które świadczą o trwałości systemu szkolenia, które świadczą o poziomie, stałym poziomie, które reprezentują nasi zawodnicy. W Kraśniku myślę, że z zapasami przez te 35 lat styczność miało naprawdę bardzo duża, bardzo szeroka rzesza ludzi, także to jest w Kraśniku sport bardzo popularny i sport, który przynosi według mojej oceny największą chlubę i miastu, i powiatowi. Na zakończenie pozostaje życzyć dziewczętom sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.